Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w naszym cyklu rozmów, opowieści o Łodzi Przemysłowej. To pierwszy odcinek, więc dzisiaj spróbujemy wprowadzić Państwa w historię Łodzi Przemysłowej i spróbować odpowiedzieć też na pytanie, co by było, gdyby w Łodzi przemysł nie powstał, w jakim miejscu byśmy się znajdowali, co by było chociażby w tym miejscu, w którym dzisiaj jesteśmy, czyli w dawnym carskim więzieniu przy ulicy Gdańskiej 13, gdzie dzisiaj mieści się Muzeum Tradycji Niepodległościowych. A moim gościem dzisiaj jest pan dr Kamil Śmiechowski, na co dzień pracujący w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Instytut działa przy Wydziale Filozoficzno-Historycznym. Pan dr Kamil Śmiechowski jest badaczem dziejów Łodzi, jest znawcą też łódzkiej urbanistyki, jest człowiekiem, który bardzo dobrze również poznał prasę łódzką, ale jest też badaczem, który myślę, że zna odpowiedź na pytanie, co by było, gdyby w Łodzi nie powstał przemysł. Kamilu, dziękuję Ci, że zgodziłeś się na tę rozmowę i myślę, że ten wstęp będzie dla naszych słuchaczy bardzo ciekawy. A na początku chciałbym Ci zadać pytanie, które myślę, że jest ważne w kontekście dziejów Łodzi, bo traktujemy dzieje Łodzi jako pewną jednolitą całość, choć sama Łódź powstała przecież jeszcze w średniowieczu i tą Łódź średniowieczną traktujemy też jako element historii miasta, ale w mojej głowie też powstaje pytanie, czy tak naprawdę nie powinniśmy mówić o dwóch różnych miastach, że była ta Łódź rolnicza, nieprzemysłowa, czyli Łódź rolnicza, Łódź średniowieczna, a ta Łódź przemysłowa jest zupełnie innym miastem, które co prawda odziedziczyło nazwę po tej starej Łodzi, ale tak naprawdę nie ma z tym miastem pierwotnym wiele wspólnego. Jak sądzisz? No z pewnością taki pogląd jest uzasadniony. Wynika to choćby z tego faktu, że budowa przemysłowego miasta była pewnym wyrazem pewnej koncepcji, tak, niezwiązanej z wcześniej tutaj występującymi uwarunkowaniami gospodarczymi, tylko z chęcią przyciągnięcia do Królestwa Kongresowego specjalistów, rękodzielników, których w wyniku zmian politycznych po Kongresie Wiedeńskim tutaj zabrakło. Więc tak naprawdę rzeczywiście Łódź, ta, którą kojarzymy jako wielkie miasto przemysłowe, wyrosła nieco, nie tyle nawet w opozycji, co w sposób zacierający niemalże pamięć o tej Łodzi rolniczej, w sposób, powiedzielibyśmy, nas brutalny, została wytyczona ponad głowami i interesami mieszkańców Łodzi rolniczej, ale jednocześnie być może dzięki temu w ogóle Łódź jako miasto przetrwała. Dlaczego? No wynika to choćby z faktu, że ta Łódź rolnicza była miasteczkiem bardzo niewielkim, miasteczkiem, które wegetowało pod koniec XVIII wieku, co nie było zresztą w tej części ziem polskich niczym nadzwyczajnym. Tak szczerze powiedziawszy, większość miast i miasteczek w Rzeczpospolitej Obojga Narodów po burzliwych dziejach związanych ze wszystkimi możliwymi nieszczęściami, które nawiedzały Rzeczpospolitą w XVII wieku, była w stanie kompletnej ruiny. No właśnie, bo mamy do czynienia z regionem peryferyjnym Rzeczpospolitej, chociaż leżącym, no dzisiaj powiedzielibyśmy w centrum, ale wówczas też między dwoma wielkimi strukturami państwowymi, czyli Wielkopolską a Małopolską, a jednak teren słabo zurbanizowany, słaby gospodarczo. Czy słabo zurbanizowany, to można polemizować, bo ta siatka miast średniowiecznych w rejonie Łodzi jest całkiem gęsta. No przecież bezpośrednio z Łodzią, która zajmuje obecnie te 295 km kwadratowych, graniczą dwa miasta historyczne, tak, Zgierz i Pabianice. Oprócz tego są też w bliskim sąsiedztwie Łodzi miasta, które kiedyś były całkiem znaczące, aż czasem podupadły, jak Lutomiersk czy Brzeziny. Są też miasta, które uzyskały, inaczej powiem, miejscowości, które uzyskały prawa miejskie, ale o tym naprawdę nikt już nie pamięta, jak stare Skoszewy. Więc
działalność poszczególnych właścicieli tych ziem, których struktura własnościowa była w średniowieczu bardzo zróżnicowana, polegająca na tworzeniu nowych miast, była dosyć zaawansowana. Natomiast prawdą jest to, co powiedziałeś, że był to zawsze region peryferyjny, znajdujący się na pograniczu wielkich regionów, Mazowsza, Małopolski i oczywiście Wielkopolski, co sprawiało, że ziemia łęczycko-sieracka tak naprawdę jest pewnym wyzwaniem tożsamościowym, również w kontekście budowy silnego regionu wokół Łodzi, dlatego że nigdy tak bardzo silnym i rozwiniętym i wewnętrznie spójnym regionem, jak te wielkie sąsiednie, się nie stała. No właśnie, czy przed okresem Łodzi Przemysłowej, kiedy ten koncept uprzemysłowienia tego regionu zaczął być realizowany, czy istniały jakieś pomysły, w jaki sposób wykorzystać potencjał tego miejsca i tego regionu, który faktycznie pełen małych miasteczek, ale o dość nikłym potencjale miasteczek w dużej mierze przypominających wsie? Cóż, są tutaj do omówienia dwie sprawy. Pierwsza sprawa to jest kwestia działalności władz państwowych, zwłaszcza działalności już władz państwowych zaborczych pruskich, bo przypomnijmy, że Łódź się po rozbiorach dostała początkowo pod zabór pruski, a drugą kwestią jest kwestia prywatnej inicjatywy poszczególnych właścicieli ziemskich w okolicy. Otóż jeżeli spojrzymy na władze państwowe, to Łódź odziedziczona przez Prusy była w zasadzie zakwalifikowana do pozbawienia jej praw miejskich. Ale nie oznaczało to, że nowi włodarze tych ziem nie mieli własnych pomysłów na urządzenie gospodarcze tego rejonu. No i najważniejszym elementem w okolicy Łodzi tej kolonizacji frydercjańskiej, jak się niekiedy określa te działania, była budowa Nowosolnej, obecnie dzielnicy Łodzi, o bardzo charakterystycznym układzie urbanistycznym tego słynnego skrzyżowania, o którym często cała Polska mówi, że jest bardzo skomplikowane, a które myślano o tym miejscu jako o w przyszłości poważnym, dużym mieście, założonym na takim planie troszeczkę miasta idealnego w rozchodzących się w różne strony świata kierunkach. Co miało być podstawą rozwoju tego miasta? Wydaje się, że podstawą rozwoju tego miasta w tamtym czasie jeszcze przemysł miał nie być. W tamtym czasie po prostu myślano o w takich kategoriach, że te stare, pozbawione, zdaniem oczywiście władz z Berlina, jednostki osadnicze należy ostatecznie pogrzebać, zdegradować do rangi wsi, a w zamian stworzyć wzorcowe, nowe ośrodki, które z czasem po prostu same wypełnią pustkę gospodarczą w tym terenie i zaczną się rozwijać. Ale działalność władz państwowych to jedno. Druga kwestia to jest, tak jak wspomniałem, prywatna inicjatywa. Otóż przed industrializacją Łodzi w tej okolicy działo się bardzo dużo. I to działo się bardzo dużo zarówno w aspekcie właśnie zakładania nowych, wzorcowych wsi, osiedlanych już w większości przez ludność niemieckojęzyczną, jak i w zakresie zakładania pierwszych zakładów przemysłowych, gorzelni, hut szkła, które funkcjonowały również w granicach administracyjnych obecnej Łodzi, no i wreszcie zakładania pierwszych prywatnych miast przemysłowych, takich jak Tomaszów Mazowiecki obecnie, kiedyś nazywany Tomaszowem Rawskim, jak Ozorków, no i jak wreszcie dwa podłódzkie miejscowości, czyli Aleksandrów i Konstantynów. To wszystko powstało na skutek decyzji prywatnej, tak, z inicjatywy prywatnej. Więc można sobie wyobrazić sytuację, że któryś z tych ośrodków by się rozwinął jako duże miasto przemysłowe, w ogóle się na Łódź nie oglądając. Natomiast sytuacja się potoczyła zgoła inaczej. I pomiędzy tymi już prywatnymi powstającymi osadami przemysłowymi powstały również osady, które zostały decyzją rządu Królestwa Kongresowego utworzone. Czy w tych majątkach prywatnych rozwijał się już przemysł włókienniczy, czy to były innego rodzaju rzemiosła? Tak, oczywiście, no, zwłaszcza w Tomaszowie mieliśmy sytuację taką, że niezwykle ambitni właściciele tych dóbr, rodzina Ostrowskich wręcz walczyła z Rębielińskim,
o to, gdzie trafią przybywający do Królestwa osadnicy. Ponieważ była zainteresowana rozwojem własnej osady przemysłowej, a nie osad rządowych, takich jak Łódź. Czy można powiedzieć, że Rembieliński, kiedy wpadł na pomysł rozwoju tutaj w regionie osady o charakterze włókienniczym, to w jakiś sposób inspirował się tymi osadami, które już istniały? W zasadzie nie. W zasadzie on nie tyle się inspirował, tylko on był autentycznie przekonany, że jest misją rządu i misją władz publicznych industrializacja królestwa. Więc można powiedzieć, że on się nie oglądał na tę działalność prywatną, która już miała miejsce, natomiast postanowił niejako narzucić swój koncept osad rządowych, które starannie starał się wytypować, i ich rozwoju, otoczeniu. Można powiedzieć, że był to człowiek, który był bardzo przekonany do swoich racji i bardzo też przekonany, że powinno wszystko być tak, jak on sobie to wyobraził, więc w związku z tym wywoływało to z właścicielami, no choćby Tomaszowa, bardzo poważne konflikty. Ale w ogóle skąd inicjatywa industrializacji Królestwa Polskiego? Skąd taki pomysł? Jednak państwa, które z jednej strony też przez sobie współczesnych było interpretowane jako pewna kontynuacja państwowości polskiej, ale przecież o jednak ograniczonej niezależności. I skąd nagle pomysł właśnie industrializacji tych terytoriów? No trzeba zwrócić uwagę na to, z jakich kręgów ów pomysł wyszedł. Pamiętajmy o tym, że zarówno Rembieliński, jak i jego mocodawcy, rząd, czyli Rada Administracyjna Królestwa Kongresowego, to byli ludzie, którzy po pierwsze przeszli za sobą całą ten szlak napoleoński, widzieli sporo Europy Zachodniej, wiedzieli, jak bardzo drastyczna jest różnica cywilizacyjna już pomiędzy ziemiami polskimi, a ziemiami położonymi na zachód od geograficznie rozumianej Polski. Po drugie zaś działali motywowani dobrze pojętym patriotyzmem właśnie, tak? Uważali, że w wyniku Kongresu Wiedeńskiego, którego postanowienia, jak sądzili, będą trwałe, udało się jakby ocalić narodowy byt poprzez właśnie to quasi niepodległe państewko połączone Unią Personalną z Rosją. No i po prostu, kierując się jego interesem, dbali o jego rozwój. Mhm. Być może dziś wydaje się to aż takie naiwne, no ale oni po prostu robili to, co do nich należało. Dlaczego Łódź? Dlaczego to właśnie Rembieliński miał pomysł, żeby tu, może nie tylko w Łodzi, ale w ogóle w regionie, taką formę przemysłu rozwinąć? Dlaczego ten teren do tego się nadawał, zdaniem Rembielińskiego? No, Rembieliński był odpowiednikiem wojewody mazowieckiego, czyli miał pod swoją pieczą obszary znajdujące się w województwie warszawskim, tak? On wytypował na terenie tegoż województwa kilka miejsc, w których możliwe było jego zdaniem utworzenie osad przemysłowych. Nie zawsze jego typy były słuszne. Czy ktoś dziś pamięta na przykład o Dąbiu nad Derem? Przyznam się szczerze, że nie pamiętam o tym. No właśnie. Czy ktoś pamięta o Przedeczu? Więc czasami również Rembielińskiemu się nie udawało. A co dzisiaj dzieje się w Dąbiu nad Derem? No istnieje sobie takie właśnie miasto, posiadające kilka tysięcy mieszkańców. Pozdrawiamy serdecznie. Położone przy autostradzie A2, więc posiada wspaniałą komunikację. Nie w tym rzecz. Chodzi mi o to, że decyzje o tym, gdzie osada miałaby powstać, były podejmowane w oparciu o kryteria geograficzne, o położenie naturalne, o dostępność wody. Pamiętajmy, że to jest czas maszyn parowych, to jest czas różnego rodzaju napędów, które są związane z dostępnością wody, z dostępnością młynów. Pamiętajmy też, że do Łodzi przyjechał na inspekcję Staszic, który był zachwycony olbrzymią ilością cieków wodnych, które został w okolicy. Więc ten właśnie dobrobyt naturalnych uwarunkowań terenowych sprawiał, że jakaś osada była typowana do roli osady przemysłowej, a inna nie.
No i Łodzi się udało. No i był jeszcze jeden istotny element. Otóż miasteczko Łódź jeszcze przez Prusaków zostało sekularyzowane, zostało odebrane właścicielom swoim historycznym, czyli biskupom kujawskim, i stało się dobrem państwowym. A skoro państwo uzyskało olbrzymie tereny do rozporządzania, no to mogło nimi swobodnie rozporządzać, co oczywiście było niemożliwe w przypadku własności szlacheckiej. Właśnie często patrzymy na historię Łodzi, patrząc z perspektywy już dużej metropolii, dużego miasta, miasta dominującego nad innymi miastami, które dookoła funkcjonują. No ale właśnie, powstaje pytanie, czy to Łodzi musiało się udać? Czy Łódź spełniała te wszystkie warunki w sposób stuprocentowy? Czy to też jest kwestia przypadku, że akurat Łodzi się udało spośród tych wszystkich innych miasteczek, gdzie też przemysł włókienniczy się przecież rozwijał? Czy to jest przypadek, że Łodzi akurat się udało? Łódź miała w swoim założeniu pewien skarb, którego nie miał chociażby pobliski Zgierz. Otóż miała... Od początku została zaplanowana jako ośrodek, w którym olbrzymią rolę miała odgrywać produkcja towarów bawełnianych. Podczas gdy inne osady przemysłowe były zaprojektowane generalnie pod kątem produkcji wełnianej. Dlaczego to jest tak istotne? Otóż olbrzymim, decydującym odbiorcą tych wełnianych produktów była Armia Królestwa Polskiego, która, jak wiadomo, po powstaniu listopadowym została rozwiązana. I obserwowany był wtedy eksodus wręcz tych rzemieślników z takich miast jak Zgierz do obwodu białostockiego położonego już w granicach Cesarstwa Rosyjskiego, nie w Królestwie Polskim. Natomiast Łódź, ośrodek bawełniany, był jakby od początku w dużej mierze nastawiony na produkcję zaspokajającą takie podstawowe potrzeby ludności. W związku z tym, pomimo tych wszystkich uwarunkowań celnych polityki państwa, sam profil produkcji łódzkiej nie był aż tak bardzo na te decyzje polityczne narażony. I to sprawiło, że relatywnie szybko po powstaniu listopadowym miasto zaczęło się dynamicznie rozwijać. No właśnie, no i podstawowe pytanie polega teraz na tym, żeby spróbować sobie wyobrazić, co by mogło się wydarzyć, gdyby Łodzi się nie powiodło. Gdyby Łódź nie rozwinęła się tak dynamicznie, jak to nastąpiło. No wyobraźmy sobie, prawda, możliwe scenariusze. To znaczy jest możliwy zarówno scenariusz taki, że Rembieliński by Łodzi nie wytypował, że po prostu nie stałaby się osadą przemysłową, oraz taki scenariusz, że z jakichś powodów by jej los jako osady przemysłowej się okazał być niefortunny. No właśnie, były w historii takie momenty, kiedy ten bieg ku potędze mógł być przerwany? Ten podstawowy kryzys przyszedł już przy powstaniu listopadowym. Dlaczego akurat Łodzi się udało wyjść z tego kryzysu obronną ręką, już wyjaśniłem. Natomiast warto pamiętać, że takich pomysłów na to, żeby gdzieś stworzyć osadę przemysłową, zakończonych kompletną klapą, było bardzo wiele. Choćby jedna z dzielnic Łodzi, czyli Brus, jest dawną, niedoszłą osadą przemysłową. A zatem w historii każdego z tych miast przemysłowych istniały pewne wyjściowe zalety i wady, których konfiguracja mogła sprawiać, że różnie mógł się potoczyć ich los. No i teraz próbując jakby odpowiedzieć na twoje pytanie. Gdyby Łódź nie została osadą przemysłową, niemal na pewno mielibyśmy dzisiaj mogli mówić co najwyżej o wsi Łódź, albo nawet o wsi Łodzia, bo nie wiadomo, czy nazwa by również została ostatecznie ukształtowana w tej formie zmodernizowanej. Pamiętajmy, że w średniowieczu mówiliśmy o Łodzi, nie Łódź, tylko Łodzia. Oczywiście na początku XIX wieku już posługiwano się nazwą Łódź, ale jeżeli by to okazało się, że los by się potoczył tak, że byłaby to wieś, to nie do końca wiadomo, jakby się nazywała. Natomiast dlaczego mówię, że niemal na pewno byłaby wsią? No nie, dlatego, że prawie wszystkie ośrodki miejskie
bardzo słabe w Królestwie Polskim, ostatecznie prawa miejskie po powstaniu styczniowym utraciły. I często się, zwłaszcza w literaturze poświęconej tym miasteczkom, na przykład na ich oficjalnych stronach internetowych, podnosi, że była to forma represji po powstaniu styczniowym. Tymczasem represje represjami, a realia ekonomiczne realiami ekonomicznymi. Po prostu w latach 70. XIX wieku pozbawiono praw miejskich olbrzymią rzeszę miejscowości, których w żaden sposób miastami nie można było nazwać. Jeśli Łódź była bardzo słabym ośrodkiem liczącym oficjalnie mniej niż 200 mieszkańców na początku lat 90. XVIII wieku. W XIX wieku już to wyglądało lepiej, można mówić o kilkuset mieszkańcach w latach 20. To bardzo trudno przypuszczać, żeby była znaczącym kilkutysięcznym miastem w latach 70. Więc pewnie by te prawa miejskie straciła. Ale to wcale nie oznacza, że straciłaby pewien urbanistyczny układ sugerujący miejskie pochodzenie, bo w Polsce mamy bardzo wiele miejscowości, które no właśnie przeszły podobną drogę, czyli były kiedyś miastami, zostały zdegradowane do rangi osad i teraz w zależności od tego, jak wygląda ich kondycja gospodarcza w XXI wieku, albo dalej zostają wsiami, albo często odzyskują prawa miejskie. Większość tych ośrodków, które teraz uzyskuje prawa miejskie, już kiedyś je posiadało. I w większości przypadków są to też miejsca, w których od razu wjeżdżając do nich można poznać, że to było kiedyś miasto. Dlatego, że jest rynek, zabudowana główna przynajmniej ulica w sposób miejski, pierzejowy, jakiś skoncentrowany handel, a zatem w żaden sposób nie da się tego porównać z typową polską wsią. Jest niedaleko Łodzi taka miejscowość, która nazywa się Kazimierz nad Derem, w której możemy zobaczyć taką małą kopię Łodzi sprzed 200 lat, dlatego że jest to miasteczko, które się nie rozwinęło w wyniku konkurencji położonego po drugiej stronie rzeki Dużego Lutomierska, w którym podobnie jak w Łodzi Rolniczej mamy całą dzielnicę, w której skoncentrowane są stodoły jej mieszkańców. Dziś jest to taki dosyć ciekawy zabytek pamiętający właśnie czasy rolniczej Rzeczpospolitej obojga narodów. I w której mamy układ urbanistyczny, no jednak małego miasteczka. Czy to miasteczko, pozbawione już oficjalnie praw miejskich, funkcjonowałoby w ramach, no na przykład powiatu pabienickiego, czy zgierskiego, czy może brzezińskiego, to już trudno powiedzieć. Natomiast nieprzypadkowo wymieniłem akurat te trzy miasta, bo można przypuszczać, że z racji tego, że one o wiele lepiej sobie radziły, były w lepszej kondycji niż Łódź na początku XIX wieku, to i przez ten XIX wiek by lepiej przeszły. A zatem zapewne któreś z nich by się do roli regionalnego ośrodka w tej okolicy rozwinęły. Więc być może byłyby to Pabianice, z których pochodzisz, być może byłby to Zgierz, a być może byłyby to miasta porównywalnej wielkości, liczące po kilkanaście tysięcy mieszkańców dzisiaj. No ale na pewno nie byłyby to ośrodki przemysłowe liczące dziś jako silnie związane z Łodzią części aglomeracji kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Dlatego, że podejrzewam, że klęska uprzemysłowienia Łodzi byłaby jednak silnie związana z klęską uprzemysłowienia wszystkich tych osad, których powstanie forsował Rembieliński. I z czego żyłby ten region? No a z czego żyje województwo łódzkie, pomijając aglomerację łódzką i pomijając oczywiście Bełchatów ze swoją kopalnią i elektrownią? Jest typowym regionem rolniczym i zapewne takim by też był. Co nie jest żadną ujmą, tylko po prostu obiektywnym stwierdzeniem okoliczności, które tutaj występują. Można się zastanawiać, jakie miasto by najbardziej wygrało na niepowodzeniu Łodzi. Wydaje się, że w tym wariancie o wiele znaczniejszy niż dziś byłby Piotrków Trybunalski, o wiele znaczniejszy byłby Sieradz,
A być może wielkim miastem, takim, które naprawdę by do rzędu największych miast w Polsce, stolicy województwa, w sposób bezdyskusyjny awansowało, byłby Kalisz, który na początku XIX wieku się również uprzemysławiał i bardzo szybko rozwijał. Jego problemem politycznym stało się to, że znajdował się dosłownie na granicy niemiecko-rosyjskiej, w związku z tym z czasem ten jego rozwój został trochę przystopowany. Ale każdy, kto był w Kaliszu, wie, że mamy do czynienia, choćby patrząc na jego zabudowę, z miastem, którego ambicje w XIX, ale też na początku XX wieku dalece wykraczały poza bycie ośrodkiem stutysięcznym. A jaką rolę w rozwoju ośrodku przemysłowego tutaj w Łodzi miała kolej warszawsko-wiedeńska? No niestety nie taką, jaką by być mogła. Dlatego, że już w momencie planowania linii kolei warszawsko-wiedeńskiej pojawiały się warianty, by ona przez Łódź przebiegła. Ostatecznie minęła Łódź od wschodu i to minęła ją w dosyć sporej odległości. Na dodatek najbliższa stacja początkowo znajdowała się w Rokicinach, czyli relatywnie od Łodzi daleko. Dopiero później wyrosły Kolówki jako stacja, od której odbijała od kolei warszawsko-wiedeńskiej linia kolejowa do Łodzi. Notabene bezpośrednio po zbudowaniu kolei warszawsko-wiedeńskiej pierwszy wielki łódzki przemysłowiec Ludwik Gajer starał się o to, żeby właśnie między tymi Rokicinami a Łodzią zbudować już wtedy odnogę kolejową, która jednakowo, żeby pobiegła zupełnie w innym kierunku niż biegnie linia do Koluszek, tak? Nie w kierunku na Warszawę, tylko raczej w kierunku na południe. Co też pokazuje, że sposób myślenia o powiązaniach gospodarczych pomiędzy władzami, a pomiędzy miejscową tutaj ludnością bywał całkiem różny czasem. No właśnie, wspomniałeś o postaci Gejera, ale warto zapytać się, czy za rozwojem Łodzi i za potęgą nie stały też pojedyncze postacie. Czy to one też nie zadecydowały na pewnym etapie historii rozwoju miasta o tym, że to jednak Łódź wygrała tą konkurencję z sąsiadującymi miastami? Czy możemy powiedzieć o takiej roli jednostki, czy raczej to właśnie jakieś względy obiektywne, względy położenia zadecydowały o tym sukcesie? Wydaje mi się, że tutaj funkcjonowało coś, co można by określić mianem klastra. To znaczy sukces jednego przemysłowca, no rzeczywiście Gejer był pierwszym z tych, którzy przekształcili swoje fabryki w nowoczesne kombinaty przemysłowe, skłaniał, że również inni woleli inwestować tutaj, a nie na przykład w Pawienicach. Co oczywiście nie ujmuje nic panom Krusze i Ender, tak, którzy w Pawienicach zainwestowali, świetnie na tym wyszli. Niemniej jednak w pewnym momencie ta Łódź ziemi obiecanej była takim tyglem, w którym cały ten biznes rzeczywiście się koncentrował i kręcił. I wielu inwestorów, tak jak dziś, wybiera te strefy ekonomiczne, w których już nieźle idzie innym, prawda? Więc chyba ten czynnik odgrywał olbrzymią rolę, dlaczego to właśnie Łódź. Druga kwestia to to, że po prostu miasto stało się już w połowie XIX wieku całkiem sporym, wygrywając konkurencję, co z kolei sprawiało, że również ten wybór Łodzi był jakby naturalnym. Ona sama w sobie już generowała talenty, które często wywodząc się nie ze środowisk przemysłowych, tylko na przykład z handlowych, jak Izrael Poznański, potrafiły w odpowiednim momencie zgromadzić środki pieniężne, które pozwalały im wejście w świat wielkiego przemysłu. No właśnie, jeszcze ciekawym wydaje się pytaniem, co gdyby nie włókiennictwo? Czy ten region mógłby liczyć na jakiś inny przemysł, który mógłby pociągnąć je, może nie ku takiej potędze, jaką się na przełomie XIX i XX wieku Łódź stała, ale na nieco mniejszą skalę? No, przychodzi mi do głowy w zasadzie jeden tylko pomysł, przy czym nie wiem, czy to Łódź by na tym wygrała. Rzeczywiście bardziej mowa pewnie by była o regionie, ale pamiętajmy, że znajdujemy się w miejscu potencjalnego wydobycia węgla brunatnego. I raptem kilka lat temu firma zajmująca się, będąca właścicielem tych kopalni w okolicy Konina, chciała taką kopalnię otworzyć raptem kilka kilometrów na północ od Zgierza.
Więc być może rzeczywiście, gdyby cały ten uprzemysłowienie XIX-wieczne się nie powiodło, Zgierz byłby takim Turkiem, czyli miastem związanym z wiążącym swój los z elektrownią węgla brunatnego, podobną jak w Bełchatowie. Ale też zwróćmy uwagę, że to jednak nie jest Bełchatów, tak? Czyli nie jest to ta skala wydobycia i ta skala możliwości rozwoju. Pamiętajmy też o jednym w kontekście tych wszystkich uwarunkowań rozwoju. Nam się czasem wydaje, że to musiało się tak potoczyć, ponieważ myślimy przez pryzmat Łodzi, która powstała. I zapominamy, że na przykład sieć komunikacyjna też zależy od tego, jakie ośrodki znajdują się w danym terenie. Innymi słowy, gdyby Łódź nie rozwinęła się do rangi aż tak znaczącego miasta, to tak naprawdę trudno zgadywać, jak dziś przebiegałaby sieć dróg krajowych w tej okolicy. No właśnie, to jest, myślę, prawda? Że dobry wstęp do pytania, co regionowi, jak ten region wygląda dzięki temu, że Łódź stała się miastem przemysłowym. Co zmieniło się, w jaki sposób struktura tego regionu się zmieniła, ale też jak zmienił się tożsamościowo ten region poprzez Łódź. Wydaje mi się, że Łódź w zasadzie ten region z pewnego niebytu wyciągnęła i uratowała. Wypełniła pewną pustkę, która zawsze w tej okolicy występowała. Tak jak powiedziałem na początku, zawsze ziemia łęczycka i sieradzka były regionami peryferyjnymi. Tymczasem dziś w centralnej Polsce mamy naprawdę duże miasto, oczywiście ze swoimi problemami, ale z niepodważalną pozycją jako ośrodka administracyjnego, akademickiego, gospodarczego i tak dalej, które jest otoczone województwem, które to województwo, jak można przypuszczać, jeszcze nie do końca w niektórych momentach, w niektórych aspektach swojego funkcjonowania się jako ziemia łódzka identyfikuje, co wynika z uwarunkowań historycznych, z tego, że jednak no, wielkie regiony, takie jak Mazowsze, częściowo się na niego składają, takie jak częściowo również tereny związane historycznie z Małopolską. Ale z drugiej strony, dzięki tej pustce mieszkańcy, no choćby miejscowości położonej 50 km od Łodzi mają znacznie bliżej do usług wysokich jakości, jakie oferuje wielkie miasto, choćby edukacyjnych czy zdrowotnych, niż gdyby ta Łódź jako wielkie miasto się nie rozwinęła. A zatem można przypuszczać, że rzeczywiście powstanie dużego miasta w tym właśnie miejscu było historycznie uzasadnione, ponieważ dopełniało strukturę osadniczą kraju, niwelując ten problem peryferyjności jego centrum. No właśnie, ale teraz ciekawym pytaniem, które gdzieś może podsumować też naszą rozmowę, jest to, czy ten potencjał, dzięki któremu Łódź się rozwinęła, potencjał włókienniczy, wraz ze swoim zanikiem, bo niewątpliwie możemy mówić o pewnej formie zaniku jednak włókiennictwa jako koła zamachowego dla rozwoju regionu, czy on pozwoli się temu regionowi dalej rozwijać? Czy ten potencjał Łodzi, który jest w jej wielkości, w tym, że jest to już miasto, które oczywiście jakąś swoją historię przeszło, jest wystarczający, żeby ten region dalej się rozwinął? No cóż, oczywiście musielibyśmy wejść na bardzo współczesne tematy związane z depopulacją, która jest problemem w bardzo wielu regionów w Polsce, nie tylko Łodzi. Oczywiście to zjawisko uderza również w stolice tych regionów. Łódź ma swoje własne problemy demograficzne, które sprawiają, że jej liczba ludności systematycznie spada i nie ma specjalnych widoków na znaczącą poprawę tego trendu w przyszłości. Musimy się liczyć z tym, że raczej z pozycji drugiego co do liczby mieszkańców miasta w Polsce spadniemy na pozycję piątą czy szóstą finalnie, ponieważ mówię tutaj nie o poszczególnych miastach, ale o poszczególnych aglomeracjach, bo to, że aglomeracja warszawska i aglomeracja śląska są od nas większe, to jest oczywiste, tak? Wyprzedził nas Kraków, myślę, że niechybnie wyprzedzi nas również Wrocław i Trójmiasto. Ale z drugiej strony, czy spadniemy jeszcze niżej, co do tego można mieć już poważne wątpliwości, albo inaczej powiem, nadzieję, że tak się nie stanie.
Jeśli chodzi o to, jak powinno się gospodarczo rozwijać okolica Łodzi, no to cóż, ja mogę tylko zareklamować pewien fakt. Mianowicie na Uniwersytecie Łódzkim, począwszy od 4 listopada aż do przyszłego roku, w comiesięcznych odstępach będziemy organizować taką konferencję Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi, i tam również o tą przyszłość gospodarczą będziemy starali się poszukać odpowiedzi, jak ona powinna wyglądać, bo jest to wyzwanie polegające na tym, że musimy się rozwijać, a jednocześnie musimy niwelować problemy, które u nas narosły w wyniku upadku przemysłu włókienniczego i które mają charakter strukturalny, głęboki, widoczny wręcz gołym okiem. Ale jednocześnie to wcale nie znaczy, że przemysłowa historia Łodzi dobiegła końca. Mało tego, to wcale nie znaczy, że włókiennicza historia Łodzi dobiegła końca, bo również ta branża potrafi być bardzo innowacyjna, tylko że oczywiście musimy sobie zdawać sprawę, że ona nigdy już motorem zamachowym miasta zatrudniającym większość jego mieszkańców nie będzie. Potrzebna jest dywersyfikacja miejsc, w których pracujemy, potrzebne jest stworzenie lepszych, lepiej płatnych miejsc pracy, bardziej kreatywnych. Ale z drugiej strony, a dlaczego miałoby nam się nie udać? Gdzie tej konferencji będzie można posłuchać? No, rejestracja trwa oczywiście z przyczyn epidemicznych, bo będzie udostępniony wszystkim z chętnym, którzy się zarejestrują, możliwość dołączenia online. Gdzie możemy się zarejestrować jeszcze? Na stronie Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego. Więc wszystkich, których interesuje przyszłość Łodzi, serdecznie zapraszam na rejestrację, serdecznie zapraszam do tego, żeby tej konferencji wysłuchać, a Państwa zapraszam już na kolejny odcinek opowieści o Łodzi Przemysłowej, gdzie pojedziemy do krainy Muminków i spróbujemy uzgodnić, dlaczego kraina Muminków może być też bardzo bliska Łodzi. O tym, kiedy następny odcinek, będziemy na bieżąco informowali. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję.